Postanowiłam dzisiaj post z pytaniem, co inni rozwodnicy sądzą o metodzie opieki nad dzieckiem, które się nazywa gniazdowanie. Ja byłam w zdecydowanej mniejszości, jak prawie zawsze, twierdząc, że ta metoda nie jest dobra. Dlaczego? W ogóle dzisiaj bardzo dużym zagrożeniem dla społeczeństwa jest fajdokracja. Dlaczego? W takim układzie dziecko jest w centrum, jest centralnym punktem swojego świata, a rodzice dostosowują się do niego. Jest więc w pewnym sensie właśnie władcą. Faza narcyzmu pierwotnego obowiązuje w naturze dotąd, dopóki życie niemowlęcia jest w całości zależne od opieki matki. I jeśli to jest przeciągane dalej, to doprowadzamy do zaburzeń funkcjonowania społecznego, funkcjonowania psychologicznego, rozwojowego, być może do zaburzeń funkcjonowania osobowości. Dlaczego? Wciśnięcie dzwoneczka będzie Cię informowało o nowych filmach na kanale.